Którego jest, który jest przyjmowany przez wielu.
wielu z nas codzienny Feukarystyk. Bo dzisiaj przez nas adorowany i kontemplowany, Panie, pragniemy wpatrywać się w Ciebie i Cię uwielbiać, bo wiemy, że tylko wtedy możemy przebiegać nasze ludzkie serca, a nasze oblicze stanie się naprawdę odmienione. Panie Jezu, niech Twoje imię będzie prawdziwie uwielbione i Twoja miłość jeszcze bardziej zbliży nas do Ciebie. Thank you.
spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w tu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pewna kość, polecił mnie, przeszedł dookoła do ich na obrzeże doliny, bardzo wiele. Były one zupełnie wysłane. Rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy kości te powrócą do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł do mnie proroku na tym kośmie w domu, wy swe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan, bo to ja Wam daję ducha po to, abyście stali się żywi. Chcę Was otoczyć ciemnami, tak byście odrosły ciałem, przybrać Was tutaj, dać Wam ducha po to, abyście żyli i poznali, że ja jestem Panem. Drogi bracie, droga siostro, być może Twoje życie trochę przypomina, jak taką dolinę kości, zespół, pełną beznadziei. Być może dzisiaj przychodząc na ten wieczór uwielbienia, jesteśmy w tak beznadziejnej sytuacji, że myślimy, że to nasze życie, życie naszych bliskich, przyjaciół, tych, którzy nas prosili o modlitwę, nie jest w stanie się mogły odmienić. Dzisiaj Pan chce posłać do Twojego serca, swojego ducha. Chcę, żebyś tego ducha właśnie dzisiaj na tej modlitwie wezwał i prorokował nad swoimi rzeczami, które wymagają uzdrowienia i wskrzeszenia. Dzisiaj Pan Jezus chce, żebyśmy nie lękali się tego, co jest w nas martwe i beznadziejne. Ale chcemy teraz właśnie prosić o Ducha Świętego, by to Duch Święty czynił nasze życie naprawdę piękne i wspaniałe. Duchu Święty, zapraszamy Cię dzisiaj do naszych zranionych serc. Pragniemy Ci polecać wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę. Modlimy się za wnuka Juliana, który oczywiście gwaranta jest bardzo ciężko chory. Polecamy Ci Kuby, który leży w szpitalu, chciał pomóc samobójstwo. Teraz chcemy pomyśleć o tych wszystkich sprawach i rzeczach, które chcemy polecić, żeby to Duch Święty w szczególny sposób je zaniósł do naszego najlepszego Ojca. Wszystkie nasze modlitwy, pragnienia, wszystko to, co nam jest nam ciężko wypowiedzieć. Duchu Święty, prosimy Cię o tych wszystkich intencjach. Chcemy Cię prosić, abyś Ty sam wspomniał na nas, na nasze prośby, na to wszystko, co jest w nas. I byś to zaniósł do najlepszego Ojca. Wypowiedzmy teraz wszystkie te intencje, jak chcemy się właśnie dzisiaj modlić. Niech te wszystkie intencje, które nosimy w sercu, powiedzmy, złóżmy w tej modlitwie Ducha Świętego. Mój Panie, mój Boże, mój początek, mój cel, Ty jesteś Panem historii, Panem historii mojego życia. Proszę Cię teraz o Twojego Ducha Świętego, żeby w Jego mocy mógł spojrzeć na historię mojego życia, mojej bliski, na moje oczekiwania przez pryzmat Jego świata. Dziękuję Ci za dar pamięci. Proszę, spójrz wspomnienia wydarzeń w moim życiu, które oddaliły mnie od Ciebie, z których robię Ci podajemne zarzuty, też te, które spytam pod świadomość. Chcę w tym momencie otworzyć moje serce na Twoje miłosierdzie. Chcę powrócić do Ciebie z daleka i na nowo przyjąć Twoją bliskość jako dar. Przyjmij mnie w swoje ramiona i odbierz ode mnie wszelki brak zaufania do Ciebie. Jesteś tak wielki, że mi pozwalasz wybaczyć, iż dopuściłem się tak wiele spraw, których nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem. Nie anulujesz mi historii mojego życia, lecz poprzez cierpienie Twojego Syna. Czyńcz mi ból Twoim bólem przez Ducha Świętego. Pojednaj mnie sobą z ludźmi, którzy mnie zranili i tych, których myśmy zranili i ze mną sam.
Niech nastąpi duch Twój i obnowi.